Chciałem Wam powiedzieć o 7 poradach dla tych z Was, którzy trenują i ćwiczą w tym czasie pandemii, który dla nikogo z nas nie jest, domyślam się, łatwy. To, co dzisiaj powiem, oczywiście sprawa jest dużo szersza i na ten temat toczymy dyskusję, czy w rodzinach, w firmach, w społeczeństwie w ogóle, na temat tego, jak się zachować, co robić, komu pomagać, w jaki sposób, więc na ten temat nie będę tutaj mówił, chociaż jestem bardzo dużym zwolennikiem tego, żeby wspierać osoby, zwłaszcza słabsze, starsze, w tym okresie nawet kosztem treningu, czy kosztem swoich własnych spraw, czy wzrostu formy, więc jeśli takie osoby wśród Was są, czy w najbliższym otoczeniu, to do tego zachęcam. Ale to jest tyle, co mam do powiedzenia właśnie w tym temacie, jeśli chodzi o społecznie. Tutaj mamy na dzisiaj zaplanowany temat treningowy, czyli dla tych wszystkich z Was, którzy ćwiczą w tym czasie pandemii, jak trenować, aby zadbać o formę i jednocześnie nie osłabić odporności. Myślę, że to jest bardzo istotne pod kątem wszystkich, którzy teraz trenują sporty, zwłaszcza wytrzymałościowe, które długofalowo oczywiście ten układ odpornościowy, immunologiczny poprawiają, natomiast krótkofalowo, i to sobie powiemy o tym w niedługim czasie, krótkofalowo tą odporność obniżają. Więc powiemy sobie, w jaki sposób temu zapobiegać, co robić, żeby tę odporność czasowo zwiększać i jak dbać o siebie. Powiemy sobie również na temat tego, jaka powinna być według mnie i według innych trenerów czy lekarzy intensywność treningu, objętość treningu, co to znaczy, że trening ma być lekki albo nie ma być lekki, co to znaczy, że ma być średnio mocny i tak dalej. Kilka słów o żywieniu poprawiającym odporność i zasadach paru higieny związanych z tym. Też odpowiem na pytanie, które teraz wielu z nas nurtuje, czy muszę trenować na zewnątrz, żeby poprawić kondycję, czy utrzymać kondycję, więc też postaram się odpowiedzieć na to. I też pokażę w TrainingPixie kilka, trzy dokładnie treningi takie przykładowe do zastosowania, które uważam, że teraz można robić właśnie dla podtrzymania formy i dla niektórych z Was również dla jej budowania. W międzyczasie też możecie zadawać swoje pytania, które będziecie mieli tutaj w komentarzu. Postaram się na nie odpowiedzieć według swojej najlepszej wiedzy. A jeśli ktoś inny również z uczestników będzie miał coś do powiedzenia w danych pytaniach, czy chciałby uzupełnić tę wiedzę, którą ja Wam przekażę i którą mam, to bardzo do tego zachęcam. Czyli po pierwsze, jak trenować, aby zadbać o formę i nie osłabić odporności. Moim zdaniem, z tego co czytałem w kilku badaniach naukowych i wypowiedzi lekarzy i znanych trenerów, to oczywiście sport wytrzymałościowy można i nawet należy trenować, zwłaszcza jeśli wcześniej byliśmy aktywni i trenowaliśmy kilka lub kilkanaście nawet godzin tygodniowo w tygodniu, to nie należy tego zaprzestawać, bo układ odpornościowy dzięki temu korzysta i staje się coraz mocniejszy, dzięki czemu jest mniejsze ryzyko zachorowania. Natomiast trzeba uważać na to, w jaki sposób trenujemy. Postarałem się zebrać kilka takich faktów, które uważam, że są warte zastosowania w swoim treningu. Czyli po pierwsze, większość lekarzy mówi, że można spędzać czas na treningach o niskiej intensywności. I teraz padają pytania, co to znaczy ta niska intensywność. Moim zdaniem, tutaj Wam pokażę mojego TrainingPixa, niska intensywność to może być taka, na której intensywność treningu wynosi, tutaj jest taki parametr intensity factor, czyli procent FTP. Według mnie to powinno być między 0,60 a 0,70, 0,75, co oznacza po prostu, że większa część treningu jest spędzana na poziomie pracy tlenowej lub w strefach mieszanych, czyli mniej więcej od 60 do 75% FTP, czy progu beztlenowego, co zwykle odpowiada takim zakresom tętna około 130 do 160 i zakresowi mocy, w zależności od progu, jaki posiadacie, ale powiedzmy między 150 a 280-300. I tak możemy sobie trenować na co dzień. Przy czym teraz wielu z nas, zwłaszcza tych, którzy śledzą mój
kanał czy naszą markę, trenują również bardzo mocno, czy też się ścigają. Ja również ścigam się teraz na wyścigach tych swiftowych, właśnie z serii polskiej etapówki, co jest bardzo fajne i was też do tego zachęcam z kilku powodów. Po pierwsze, można to zrobić w domu, więc jest mniejsze ryzyko, że coś się nam stanie na szosie, czy złapiemy przeziębienie. Po drugie, jest to fajna rozrywka, bo można spędzić czas z innymi i potem podzielić się wrażeniami. No i po trzecie, głowa podczas tego odpoczywa, bo się skupiamy tylko na tym wysiłku, który jest, na trasie, która mija i na całym tym wydarzeniu. Także polecam taką formę, ale teraz pojawia się pytanie kilku osób, czy faktycznie takie wyścigi czy treningi, powiedzmy, na zakresach maksymalnych można stosować. Jeśli tak, to w jaki sposób i co robić jakby wokół nich. Więc ja uważam, że jak najbardziej można co jakiś czas stosować taki trening o zakresie submaksymalnym czy maksymalnym, poza tym, co powiedziałem właśnie o tym średnim IF07, więc tu będzie taki IF wyższy, około 0,85-0,90% FTP, ale jak najbardziej możemy je zastosować. I teraz co robić? Układ odpornościowy jest najbardziej wystawiony na jakieś drobne ustroje chorobotwórcze bezpośrednio po treningu. Zwykle w takim czasie od 2 do 5 godzin ten układ immunologiczny, białe krwinki są w mniejszej ilości produkowane i jest on bardziej delikatny, bardziej narażony na złapanie choroby czy no, tego krążącego wśród nas wirusa. Także żeby tego uniknąć, to taki trening mocny najlepiej zrobić albo po południu, wieczorem, kiedy już raczej nie wychodzimy i nie mamy kontaktu z ludźmi. Albo jeśli to robimy w godzinach porannych, to starać się do tych 4-5 godzin następnych nie wychodzić na przykład do sklepu czy w jakieś inne miejsca, gdzie jest większa ilość osób, po to właśnie, żeby tego układu odpornościowego nie narażać na jakieś większe obciążenie. Możemy też spożyć zaraz po takim mocnym treningu, czy po lżejszym również cukry proste, dzięki czemu sprawimy, że organizm będzie miał więcej energii do walki z ewentualnym drobnoustrojem. I tutaj mam na myśli takie proste rzeczy jak banan, pieczywo z dżemem, odżywka węglowodanowa, owoce suszone czy wafle ryżowe, czyli takie proste rzeczy, węglowodany proste, które sprawiają, że układ odpornościowy będzie lepiej walczył zaraz po treningu. Natomiast te treningi o intensywności maksymalnej czy submaksymalnej polecam tylko i wyłącznie osobom zaawansowanym i średnio zaawansowanym, czyli takim, które mają już za sobą kilka sezonów jazdy i treningu kolarskiego i po prostu są do tego przyzwyczajone. Na pewno nie eksperymentowałbym teraz, jeśli nigdy wcześniej nie ścigałeś się na rowerze, czy nie brałeś udziału w wyścigu, czy nie trenowałeś bardzo mocno, na pewno bym teraz z tym nie eksperymentował. Czyli jeśli do tej pory nie wystawiałeś swojego organizmu na taką próbę, czyli jechania godzinę, dwie, trzy bardzo mocno, czy robienia ćwiczeń kolarskich, treningu na poziomie powyżej progu, to teraz bym z tym nie eksperymentował, bo nie wiadomo, jak organizm zareaguje, a na pewno twój układ odpornościowy się przez to osłabi, a nie wzmocni. Natomiast dla tych osób, które już są zaawansowane i takie rzeczy robiły, czyli i treningi o mocnej intensywności, czy wyścigi, to im to nie zaszkodzi, a wręcz podtrzyma motywację i jakąś pozytywną energię, którą można potem przelać na innych, na swoje środowisko, ale trzeba właśnie zachować higienę tego treningu czy mocnego ścigania. Teraz odnośnie tego, czy właśnie wielu z was, czy wielu kolarzy, wielu sportowców, również i amatorów, boryka się z motywacją do treningu, czyli nagle straciliśmy, powiedzmy, jakiś cel, który mieliśmy, dajmy na to, był to wyścig, czy jakieś zawody, czy przejechanie jakiejś swojej ulubionej trasy gdzieś w Alpach, w Pirenejach, w Dolomitach, jakieś Gran Fondo za granicą, czy jakieś zgrupowanie, powiedzmy, które nie doszło do skutku, a w którym chcieliśmy wziąć udział, to według mnie z takiego treningowego czy psychologicznego punktu widzenia warto teraz
skupić się na tym, żeby tę formę budować, z myślą o tym, że te wyścigi, czy te wydarzenia wrócą w jakiejś przyszłości. Nie jesteśmy w stanie teraz określić, jak daleka to będzie przyszłość. Natomiast to, co jest też mottem naszej marki, to proces over outcomes, czyli proces ponad wyniki, czyli cieszmy się po prostu samym tym treningiem, samym procesem i doświadczajmy satysfakcji i radości, które nam właśnie dają te rzeczy. A wyścigi oczywiście też są fajne i dają dużo radości. Natomiast jeśli ich nie ma, takie warunki ma teraz każdy, to po prostu dajmy sobie spokój i po co żałować czegoś, co i tak nie ma miejsca. Więc moim zdaniem lepiej po prostu skupić się na treningu, przewartościować sobie nieco ten sezon, czyli po prostu poświęcić go na budowę formy i też na przykład na pracę nad swoimi słabymi stronami. Mogę Wam pokazać, w jaki sposób to zrobić, na przykład na Training Peaksie, a tutaj jest Portugalia, właśnie zgrupowanie kolarskie, z którego wróciłem i z powodu którego teraz jestem na kwarantannie. W każdym razie to może być dobry czas, żeby zbadać sobie swoje słabsze strony i nad nimi popracować, po pierwsze dla własnej satysfakcji, a po drugie właśnie po to, że kiedy przyjdą wyścigi, to będzie można wykorzystać te swoje cechy na wyższym poziomie. Ja tutaj pokażę jeden z profili, to jest akurat mój, więc po tym wyraźnie widać tutaj dla tych, którzy nie są zaznajomieni z Training Peaksem. Tutaj mamy moc sprinterską, tutaj moc jednominutową, czyli pojemność beztlenową, wykorzystywaną na krótkich hopkach, zaciągach. Tutaj 5 minut, czyli taką moc, która jest przydatna na podjazdach rzędu kilometr, dwa, w zależności od nachylenia, czy na dojeździe do mety przed finiszem, czy po prostu na przetrzymaniu pierwszych kilometrów mocnej ucieczki. Tutaj próg FTP, maksymalna moc 20-minutowa, tutaj maksymalna moc 60-minutowa, pokazująca bardziej naszą wytrzymałość tlenową. No i tutaj od razu widać, że moją najmocniejszą cechą jest 5 minut na podstawie tych kategorii, które tutaj Training Peaks wymienia. Natomiast najsłabszy jest sprint. Zdecydowanie nie jestem sprinterem i to jest do poprawy. I słaba relatywnie jest też jedna minuta. Czyli jeśli chcielibyśmy ten okres teraz wykorzystać na to, żeby nad tymi cechami popracować, to ja bym właśnie je w ten sposób ujął. Czyli powiedzmy, że chcemy popracować nad sprintem i nad jedną minutą. Możemy to tak zaplanować, tak jak pokazywałem nieraz w innych webinarach czy w innych materiałach, że swoją najsłabszą cechę trenujemy na początku tygodnia, czyli powiedzmy po wolnym poniedziałku dajemy sobie tutaj swoją najsłabszą cechę i też tą, która wymaga najwięcej zasobów energetycznych, czyli w tym przypadku dałbym ten trening jednominutówek, ponieważ jeśli ich zrobimy kilka, to nasze zasoby energetyczne i glikogen zostanie w dużym stopniu uszczuplony, więc te sprinty, jeśli byśmy chcieli ćwiczyć, to bym je dał w dalszej części tygodnia jako kolejna słaba strona, którą chcemy ćwiczyć. W każdym razie trening takiego parametru jak jedna minuta może wyglądać w taki sposób. Ustawiamy sobie według czasu trwania poszczególnych jednostek, procent FTP i target, czyli dokładną moc, jaką chcemy uzyskać. Na początek rozgrzewka. Powiedzmy, że zrobimy sobie trening na trenażer, bo będzie on dosyć fajnie odzwierciedlał to, w jaki sposób ten trening wykonać i też nie będzie się nudził. A potem te treningi, które sobie tutaj zrobimy i które Wam później pokażę, każdy będzie mógł otrzymać. Tylko będziecie musieli mi wysłać na wiadomość prywatną, na nasz kanał albo do mnie bezpośrednio swojego maila do konta Training Peaks. I wtedy ja Wam mogę udostępnić cały plan treningowy, kilkudniowy i będziecie sobie mogli z tego korzystać, czy na Swiftie, na Garminie, na Wachu, czy po prostu przeczytacie sobie opis i będziecie wiedzieć, co zrobić. To do tych, których to po prostu interesuje. W każdym razie robimy rozgrzewkę 10 minut, potem ramp, tutaj jest fajny ramp w Training Peaksie 12-minutowy, gdzie zwiększamy intensywność o 10% podczas kolejnych bloków 3-minutowych. Dalej znowu recovery, no i mamy solidną rozgrzewkę 27 minut, przy czym tutaj sobie jeszcze dodamy
dwa powtórzenia właśnie takie jednominutowe. A nie tutaj, tylko tutaj. Tak, żeby wprowadzić się do wysiłku, który będzie na głównej części treningu, czyli jedną minutę mamy zakres 130 do mniej więcej 150-160% FTP, więc na rozgrzewce sobie damy mniej, około 115, czyli piąta strefa, przerwa 3 minuty pomiędzy, no i jesteśmy gotowi do realizacji treningu. I teraz dla tych, którzy mają mierniki mocy, treningi właśnie o wysokiej intensywności, a krótkim czasie trwania, fajnie jest zrobić w oparciu o spadek procenta FTP w poszczególnych ćwiczeniach, czyli o czym mówię, że mamy na przykład do wykonania ćwiczenia jednominutowe i teraz one nam dają efekt dopóki jesteśmy w stanie utrzymać dany poziom mocy, bo jeśli on zacznie spadać i będziemy się forsować, żeby zrobić piąte, ósme, dziesiąte powtórzenie, to na nic się nam to fizjologicznie nie przyda, w sensie nie będzie to poprawiało tej trenowanej cechy, natomiast będzie prowadziło do większego zmęczenia, co się przełoży oczywiście na treningi w kolejnych dniach, a dodatkowo nie da efektu tego, który chcemy. Więc po prostu z punktu widzenia takiego czysto metodycznego nie opłaca się tego robić. Więc zamiast tego proponuję to robić w taki sposób, że robimy trzy powtórzenia, w tym przypadku jednominutowe, i spisujemy sobie średnią moc z okrążenia trzeciego. Czyli powiedzmy, ustawimy sobie na Garminie czy na Wachu moc okrążenia, no i sobie mierzymy. Pokazuje nam w pierwszym okrążeniu jednominutowym 420 W, potem 410 W, a potem 450 W. I to trzecie okrążenie sobie zapisujemy w głowie po prostu, nie jest to trudna matematyka. W każdym razie 450 W jest trzecie powtórzenie. I teraz dopóty wykonujemy te interwały, dopóki nam ta moc nie spadnie o więcej niż powiedzmy 5%. Jest taka tabela, która ujmuje te procenty, jakie mają być w każdym zakresie czasu. W każdym razie dla minuty powiedzmy, że 5% jest OK. Więc mamy 450 W. Jeśli od tego odejmiemy 5%, to nam wyjdzie 450 minus 23. To nam wyjdzie 427, tak? 427 W. No i teraz kontynuujemy te powtórzenia, dopóki te 427 W w jednej minucie utrzymamy. Przy czym też przerwa odpoczynkowa nie może trwać w nieskończoność. Przerwa właśnie w interwałach jednominutowych mniej więcej 1 do 3, czyli 1 minuta wysiłku i 3 minuty regeneracji w pierwszej strefie. No i tak kontynuujemy. Zwykle to wyjdzie tak, że te interwały będą trwały właśnie jednominutowe, kilka razy będziemy w stanie je powtórzyć, czyli powiedzmy te trzy pierwsze razy i potem, jeśli jesteśmy słabo wytrenowani, no to powiedzmy ze 2 razy, średnio 4-5 razy, a bardzo dobrze wytrenowani, zwłaszcza w tej strefie i dobrze znoszący tolerancję laktatu, mniej więcej 8 do 10 razy. Tylko właśnie pamiętajcie, żeby te interwały właśnie czy jednominutowe, 30-sekundowe, 5-minutowe, aż mniej więcej do 8 minut. Ta zasada się sprawdza. Kontynuujemy dopóki mniej więcej utrzymujemy podobną moc jak na początku. Bo jeśli ona wyraźnie spada, jeśli byśmy zrobili te 450 i w piątym razie by nam spadło, czy w szóstym już na 410 czy 390, no to wtedy kończymy powtórzenia i przechodzimy do sekcji tlenowej czy do rozjazdu, ponieważ taki trening z punktu widzenia metodologicznego nie da nam efektu. No i teraz zróbmy sobie te powtórzenie w taki sposób. TrainingPix ma taką ograniczoną funkcjonalność, że nie da się jakby wyliczyć tych procent automatycznie, dlatego musimy sobie zaplanować na przykład 10 takich powtórzeń. No i po prostu jak zrobimy mniej, no to zakończymy tę sekcję, czyli powiedzmy skończymy na szóstym, to wtedy klikamy znowu lap, lap, lap. Na liczniku przeskakuje nam ten blok ćwiczeń i przechodzimy już wtedy do rozjazdu czy do sekcji tlenowej. Czyli dajemy sobie 10 razy, 1 minuta i tutaj właśnie ten poziom 130 do 150%, czyli powiedzmy, że 140.
Przy czym pamiętamy, że to ma być ta średnia z trzeciego powtórzenia. Tutaj możemy sobie zrobić tak szacunkowo. Natomiast podczas treningu już to sobie wyliczamy jakby w głowie i patrzymy na Garmina, co pokazuje. 3-minutowe odpoczynki. Na trenerze bym nawet wrzucił zamiast 55% to 40%, bo te 55% na niektórych trenerach Smart jest dosyć mocno odczuwalne. Sam to wiem, bo trenuję w ten sposób, więc te 40% uważam, że to jest taka właściwa regeneracja. Na szosie będzie to nieco więcej, bo tutaj pracują mięśnie głębokie. Dochodzi do nas większa ilość tlenu, więc jak najbardziej może być to 55-60%. Natomiast trenażer 40% jest ok. I potem mamy sekcję rozjazdową, cool down 10 minut. No i mamy fajny trening, ćwiczenia 1 minuty, godzina 25. Teraz odnośnie jeszcze ćwiczeń siłowych, to co też zalecam swoim zawodnikom i innym osobom, kolarzom, którzy teraz w tym czasie trenują. No i siłownie są pozamykane. Dużo też sprzętu ze sklepów typu sportowego zniknęło, nawet ze sklepów internetowych. Ostatnio zawodniczka chciała kupić hantle, sztangę, kettlebelle, to nie było po prostu. Następna dostawa maj-czerwiec. Więc dla tych z Was, którzy są wyposażeni w taki sprzęt, to jak najbardziej bym go używał w domu do ćwiczeń po prostu ogólnorozwojowych. Teraz też bym raczej zrezygnował z kształtowania siły maksymalnej w większości przypadków, a skupiłbym się po prostu na powrocie do fazy adaptacji anatomicznej na siłowni lub po prostu do fazy budowy ogólnego rozwoju, zarówno na górę, jak i na dół. No i to, co możemy zrobić w domu, jeśli mamy ciężary, to jeśli mamy sztangę, hantle, kettlebelle, to w zasadzie jesteśmy w stanie zrobić większość ćwiczeń wielostawowych, czyli na przykład martwy ciąg, przysiad, biceps, triceps, good mornings, tutaj na plecy, zakroki do tyłu z hantelkami czy ze sztangą, wykroki do przodu, spacer z wykrokami, brzuchy z obciążeniem, pompki też z obciążeniem, jeśli jest mało obciążenie własnego ciała, więc jest tego dosyć sporo. Natomiast jeśli nie macie takich ciężarów, czyli nie można ich nigdzie kupić w najbliższym czasie, to polecam zastosować najprostsze metody, które też dadzą nam obciążenie. Czyli na przykład nalać sobie do 2 butelek 5-litrowych wodę, no i już mamy odważniki 5 kilo i 5 kilo, łącznie 10 kilo. I można sobie z tym już spokojnie poćwiczyć, czy właśnie triceps, biceps, przysiady również, oczywiście nie będzie to duże obciążenie, ale 30-40 przysiadów z takim obciążnikiem 10-kilowym już też wchodzi w nogi. Zakroki, wykroki jak najbardziej, spacer z przysiadem też, przysiad bułgarski, czyli jedna noga oparta z tyłu i schodzenie drugą nogą w dół maksymalnie i potem podniesienie ciężaru w górę. Ja sobie nalałem na przykład, bo też brakowało mi takiego ciężaru 20-kilowego, akurat nie mam sztangi. To jest taki zbiornik na paliwo, taka 20 duża. No i tam nalałem 20 litrów wody i z tym też można się fajnie pobawić. Można sobie zrobić właśnie mocniejszy przysiad, czy na przykład brzuchy, skośne mięśnie brzucha, czy brzuchy z leżenia, no, może nie z 20 taką z paliwem, bo jest to dość nieporęczne, ale na przykład z tą butelką piątką, czy z czymś innym. Też z tymi butelkami piątkami można robić wyskoki, czyli robimy przysiad i wyskok do góry z obciążeniem. No i uwierzcie mi, ja ostatnio robiłem sobie taki trening. Jeśli sobie zrobicie takich powtórzeń każdego ćwiczenia, powiedzmy 20-40, no bo jest to raczej niski ciężar z takich dostępnych w domu, z tych, które są poręczne oczywiście, no bo stołu drewnianego nie weźmiemy na plecy, żeby zrobić martwy ten przysiad. To po prostu jeśli sobie weźmiemy te małe ciężary i zrobimy te 20-40 powtórzeń w 10 ćwiczeniach, w 2-3 seriach,
no to na pewno będzie to solidny wycisk i wzmocnimy dzięki temu inne mięśnie poza tymi potrzebnymi do jazdy na rowerze. No i też podtrzymamy efekty siłowni, zwłaszcza jeśli ćwiczyliście dużo w zimie i nie chcecie tego zmarnować, to fajnie te efekty podtrzymać właśnie w taki sposób. Dużo też siłowni, jeśli śledzicie, na pewno wiecie, organizuje takie treningi online. Więc jeśli macie problem z motywacją, żeby samemu sobie takie ćwiczenia skombinować, czy wymyślić, czy się ich trzymać, no to polecam skorzystać z oferty któregoś z takiego studia. Może wasza siłownia akurat takie robi, to jeszcze fajniej się trenuje z instruktorem, którego się zna. Po prostu podłączyć się do takiej grupy o danej godzinie. Właśnie jak się zapiszemy, zapłacimy, to najczęściej ten trening zrobimy. Więc to jest też taka metoda dla tych z was, którym ciężko utrzymać motywację w domu i którzy chcą w ten sposób sobie poćwiczyć. Teraz trochę o żywieniu poprawiającym odporność. Też sobie przeczytałem kilka porad naukowych w tym okresie. Są one oczywiście bardzo proste. Natomiast generalnie chodzi o to, żeby odżywianie stało się o tyle priorytetem, że zdrowa żywność, którą spożywamy, po prostu wspomaga nasz układ odpornościowy. I też trzeba brać pod uwagę, że jeśli byśmy jedli, powiedzmy, produkty, które nie są zdrowe, czy są mocno przetworzone, zawierają kwasy tłuszczowe nasycone i są ciężkostrawne, no to im bardziej obciążymy w ten sposób nasz układ trawienny, tym bardziej układ odpornościowy będzie cierpiał i będzie bardziej nastawiony czy wystawiony na drobne ustroje chorobotwórcze, czy właśnie niesłynnego wirusa. Więc zachęcam przede wszystkim do kupowania na tyle, na ile to możliwe, świeżych warzyw, owoców i produktów nieprzetworzonych. Z takich praktycznych rzeczy to można sobie sporządzić po prostu plan posiłków i listy zakupów na dany tydzień czy na dwa. Też to wtedy sprawi, że nie będziemy gonić do sklepu co 2-3 dni i tym samym wystawiać siebie i innych na jakieś większe ryzyko zakażenia, tylko po prostu będziemy mieli do dyspozycji w domu więcej produktów. No i teraz właśnie jeśli kupujemy warzywa czy owoce nieprzetworzone, znaczy nieprzetworzone, no po prostu warzywa i owoce, to możemy je po umyciu włożyć je do zamrażarki. I dzięki temu potem je używać po rozmrożeniu, na przykład do przygotowania świeżych koktajli czy spożyciu w inny sposób, ale dzięki temu ograniczamy częstość wychodzenia do sklepu i tym samym narażania się. A propos tego, gdzieś widziałem taki dowcip, że ktoś wchodzi do właśnie sklepu jakiegoś spożywczo-chemicznego. Jakiś taki napakowany gość, no i patrzy, a ktoś ma wózek wypełniony samym papierem toaletowym. Tam 20-30 belek papieru toaletowego i mówi: ty taki owaki, nie będę tu używał wulgaryzmów, ale ty taki owaki, co ty sobie myślisz? Cały papier toaletowy chcesz kupić, nie widzisz, że tu są ludzie dookoła, którzy też może potrzebują się podetrzeć, ich rodziny i tak dalej, i tam jechał po nim, jechał. Ludzie zaczęli się przyłączać, dopingować go, że faktycznie gościu, co ty robisz, gdzie tyle papieru, dawaj go tutaj i tak dalej. A gość tak popatrzył i mówi: ale ja tu tylko towar wykładam. No, więc też się można czasami nad tym pochylić. W każdym razie, abstrahując od tego, to po prostu zwracajmy uwagę też na innych w potrzebie. Czy odnośnie papieru, czy odnośnie innych rzeczy, to co mówiłem na początku. No i kupujmy te rzeczy, których naprawdę potrzebujemy i te, które mają dłuższą trwałość. Myślę, że nie trzeba panikować i kupować całego sklepu, ale jakieś zapasy są dobre, choćby z tego powodu, żeby często do tego sklepu nie wychodzić. No i przed jedzeniem oczywiście trzeba się upewnić, że wszystkie produkty są świeże, umyte w gorącej wodzie najlepiej. No i też często czyścimy powierzchnie domowe, deski do krojenia, przybory kuchenne, myjąc w gorącej wodzie z płynem. No takie najprostsze rzeczy, które wyczytałem, a które teoretycznie się wie, ale praktycznie czasami się nie stosuje. Teraz odnośnie jeszcze takich porad treningowych, czyli
to, co już wspomniałem odnośnie intensywności małej i dużej, jeszcze chciałem wspomnieć parę słów na temat tego, gdzie trenować i w jaki sposób. Czyli to pytanie, czy muszę trenować na zewnątrz, żeby poprawić kondycję. Moim zdaniem, jeśli nie trzeba, to najlepiej w tych dniach czy w tych tygodniach, które są i które nadchodzą, ograniczyć w pewnym stopniu wychodzenie na zewnątrz na rower. Zwłaszcza jeśli macie wokół siebie szosy dosyć mocno uczęszczane. Wiadomo, większość z was, którzy tutaj są, to są doświadczeni kolarze i raczej nie mają problemu z kierowcami, z samochodami, z poruszaniem się w ruchu ulicznym i to doskonale rozumiem. Natomiast bardziej trzeba patrzeć na tą drugą stronę, czyli dużo kierowców w tym czasie może być rozkojarzonych, być myślami gdzie indziej, jeżdżą zestresowani często. No, dużo ludzi teraz żyje w dosyć dużym napięciu, stresie, więc czasami nawet z własnej nieuwagi czy nieostrożności mogą nas potrącić czy spowodować jakieś kolizje drogowe mniej lub bardziej szkodliwe. Więc moim zdaniem można wyjeżdżać co jakiś czas na szosę, najlepiej solo i lepiej nie jeździć w parach, bo tym bardziej się możemy narazić na jakieś niebezpieczne sytuacje, tylko jak już to we dwójkę i po kole, ale właśnie uważać na te szosy, które są bardzo mocno obciążane, no, uczęszczane. Jeśli właśnie mieszkacie w centrum miast, czy w takim miejscu, gdzie te szosy naprawdę są ruchliwe, to moim zdaniem można rozważyć wsadzenie roweru na bagażnik rowerowy, czy tam do środka auta, wyjechanie poza rogatki, zrobienie tam treningu i powrót też z rowerem w środku, czy tam na bagażniku. No, dla niektórych się może wydawać, że to paranoja, ale z drugiej strony jakby w ciągu tych kolejnych dni czy tygodni miało się coś stać, no to moim zdaniem lepiej dmuchać na zimne. Dobrze jest też choćby i dla motywacji, i dla spędzenia czasu gdzieś indziej, obcowania z naturą, odkurzyć rower MTB, gravelowy czy przełajowy i wybrać się po prostu na trening do lasu, do parku, zwłaszcza w takich godzinach, kiedy tam nie spaceruje dużo ludzi, po to, żeby też zmniejszyć jakieś ryzyko kolizji z kimś innym. No i żeby też w tym czasie nie ćwiczyć właśnie na MTB czy na przełaju dużego, takiej mocnej techniki. W sensie chodzi mi o to, żeby nie robić jakichś dropów, bunny hopów i innych rzeczy, które mogą nas narazić na złamanie choćby. No bo wiadomo, jak obciążone są szpitale, lepiej po pierwsze nie dodawać dodatkowej roboty, a po drugie samemu się nie narażać na kontakt z wirusem, jak już do tego szpitala byśmy mieli trafić, więc moim zdaniem lepiej nie ryzykować. Jeśli już wyjeżdżamy do lasu, to wybierać takie ścieżki, które są po pierwsze mniej obciążone przez ludzi, zwłaszcza w godzinach tam porannych, a po drugie nie są zbyt trudne technicznie. No i używajmy na zjazdach częściej hamulca niż zwykle. Natomiast to wszystko, jeśli moim zdaniem zadbamy o te podstawowe zasady odnośnie treningu, żywienia, higieny, no to po pierwsze odnośnie samej kondycji na rowerze, to będziemy i sprawniejsi, i mocniejsi, i lepiej przygotowani do sezonu, który nadejdzie. No i też z drugiej strony lepiej naładowani pozytywną energią, co teraz w tym obliczu, gdzie dużo ludzi jest zestresowanych, może w tym naszym małym środowisku, które każdy z nas ma, pomóc innym po prostu poczuć się lepiej, widzieć, że się da też dostrzegać pozytywy jakby tej całej sytuacji. Może też to będzie okazja do wyciągnięcia na przykład kogoś na rower, na jakąś lekką przejażdżkę, kto do tej pory stronił od wysiłku i pokazania mu, że rower nie jest taki straszny i można się po nim lepiej czuć, więc to może być też taka okazja do jakby pokazywania satysfakcji i po prostu zdrowia, jaką można czerpać z kolarstwa. A też odnośnie samej budowy sezonu teraz jeszcze chciałem kilka słów powiedzieć. No bo tak, teraz mamy koniec marca, kwiecień normalnie był początkiem dla większości ześcigających się, był początkiem sezonu wyścigowego, który trwa zwykle do września lub nawet do połowy października w naszych polskich warunkach.
Więc normalnie przed nami było około 6-7 miesięcy ścigania. Teraz nie wiadomo po pierwsze, kiedy te wyścigi się odbędą, jeśli się odbędą, to w jakiej ilości i po drugie, do kiedy ten sezon będzie trwał. No ale i tak pogoda u nas nie jest taka jak w Hiszpanii, czy w południowych Włoszech, czy środkowych, że możemy się ścigać cały rok i raczej zawodów nie będą przekładać z kwietnia na przykład listopad. No to się mija z celem, więc zakładamy, że tych imprez będzie mniej. Więc to, co ja bym zrobił i co też, przepraszam, właśnie praktykuję wśród zawodników, których sam prowadzę, to jest cofnięcie się jakby o jeden blok treningowych do tyłu. Czyli normalnie jak teraz mamy zwykle treningi specjalistyczne, ukierunkowane na poprawę tych umiejętności startowych, czy to pod szosę, czy MTB, czy jazdę na czas, czyli właśnie takie treningi specjalistyczne, zwykle o bardzo wysokiej intensywności, przedzielone regeneracją i już tylko podtrzymaniem progu, czy podtrzymaniem silnika tlenowego. Tak teraz bym radził większości z nas, po prostu powrót do pracy nad progiem, czyli robienie treningów na poziomie sweet spot, FTP, strefy mieszanej, rozbudowy silnika tlenowego, ale też bez przesady, czyli na przykład jeśli chcemy skupić się na rozwoju mocy na progu tlenowym czy wytrzymałości tlenowej, to nie róbmy, zwłaszcza jeśli do tej pory nie robiliśmy przez dłuższy czas, kilka miesięcy, to nie róbmy treningów takich 4, 5, 6 godzin, nawet jeśli mamy czas, no bo to zdecydowanie osłabia odporność już nie na kilka godzin, ale czasami na kilka dni, jeśli po prostu nie byliśmy przyzwyczajeni do takich obciążeń, więc lepiej z tego zrezygnować. Ogólna zasada jest taka, że jeśli wcześniej nie próbowaliśmy różnych mocnych rzeczy, czyli właśnie wyścigów, treningów 5-6-godzinnych czy innych takich ekstremalnych sytuacji treningowych, to teraz tego nie próbujmy i nie eksperymentujmy, bo właśnie wystawiamy układ odpornościowy na dużą próbę. No i z drugiej strony, jak się bardzo mocno zmęczymy, to też jesteśmy bardziej rozkojarzeni i tutaj powrót do tego bezpieczeństwa na szosie i z kierowcami, gdzie tutaj koncentracja zwłaszcza teraz jest potrzebna, więc na to też bym zwracał uwagę. No i po prostu stosujemy według mnie teraz takie treningi, które się skupiają wokół budowy progu, podtrzymania strefy tlenowej czy jej rozwoju dla tych, którzy już w ten sposób trenowali i mogą sobie na to pozwolić, bo po prostu ich organizm jest do tego przyzwyczajony. Lub dla tych jeszcze z Was, którzy całą zimę solidnie trenowali i pracowali, czyli powiedzmy od listopada po zakończeniu roztrenowania, czy od początku grudnia jechali dosyć mocnym systemem treningowym, czy w odwróconej periodyzacji, czy w treningu spolaryzowanym, czy w klasycznej periodyzacji, no to teraz to, co mówiłem na początku, bym podtrzymywał tą intensywność wysoką, natomiast zrobił ją w taki sposób, że nieco bym zmniejszył na przykład liczbę powtórzeń czy poziom tej intensywności, natomiast zawieranie takich interwałów właśnie w piątej, szóstej strefie co jakiś czas nie przeszkodzi, tylko właśnie trzeba uważać w tych godzinach potreningowych, no i właśnie nie robić ich, jeśli wcześniej tego nie próbowaliśmy. Natomiast dla tych z Was, którzy całą zimę trenowali solidnie, konkretnie, czy z planem treningowym, czy z trenerem, czy po prostu takie ćwiczenia uwzględniali, no to robienie ich teraz w mniejszej ilości, co prawda, no bo też nie jest to potrzebne, nie zaszkodzi. A właśnie czemu, bo też ludzie pytają, czemu nie trenować tak jak dotychczas i po prostu budować. No, można też w ten sposób robić, ale jeśli się przygotowywaliśmy do wyścigów, no to nie ma to sensu. No bo teraz nie ma wyścigu, no to nie ma po co przygotowywać szczytowej formy. A jeśli przejechaliście całą zimę właśnie czy na odwróconej periodyzacji, czy spolaryzowanym treningu blokowym, czy na klasycznej periodyzacji, no to już niewiele Wam zostaje do osiągnięcia szczytowej formy. Powiedzmy, jest to zwykle kilka tygodni, standardowo między 4 a 8 tygodni do uzyskania szczytowej formy. No a teraz nawet jeśli to 8 tygodni by przeszło, no to mamy gdzieś końcówkę maja. A zakładam, że wyścigi na początku czerwca jeszcze nie będą lub na pewno będą w ograniczonej ilości lub może nie na tych dystansach, co miały być. No na razie nie wiadomo, jak to będzie wyglądać. W każdym razie bym tej formy szczytowej na maj czy na czerwiec nie planował, tylko raczej się nastawił teraz właśnie na rozbudowę tych słabych stron, które mamy, rozbudowę progu,
rozbudowę czy podtrzymanie silnika tlenowego i potem wejście w trening specjalistyczny, jak już będzie wiadomo, kiedy będą wyścigi. I teraz te treningi, które chciałem Wam polecić właśnie na ten okres. No, przygotowałem sobie kilka, oprócz takich standardowych, jak podtrzymanie wydolności tlenowej, czy wytrzymałość tlenowa w zakresie 2,5-3,5 godziny, właśnie na tej intensywności około 0,60-0,70. No to mamy na przykład taki trening, to jest sweet spot over-under, dwie serie po 15 minut, czyli tutaj mamy taki trening na poziomie sweet spotu, czyli dokładnie między 88 a 94% FTP i połączony z treningiem strefy mieszanej, czyli właśnie strefy trzeciej, mniej więcej 80-85% FTP. No i jedziemy sobie serię 2 minuty właśnie w tej strefie trzeciej, czyli tutaj jest to na przykład od progu 300 W mniej więcej, czy 310 to będzie 250 W do 268 i minuta potem następuje w okolicach sweet spota, czyli właśnie 284 do 299. Czyli można powiedzieć dla progu około 300 to będzie takie powtórzenie 2 minuty 260, minuta 290. No i tutaj mamy rozpisany trening 15-minutowy. Jest to dosyć długo. Dla większości z Was, którzy nie próbowali lub nie trenowali takich długich bloków sweet spota czy FTP, to w końcu będzie można to obniżyć gdzieś do poziomu 8 minut, 10 minut, coś takiego. No i jeśli będziecie w stanie utrzymać jedną serię bez większych problemów w takich zakresach, to przechodzicie do drugiej serii. Potem po odpoczynku, jeśli będzie to możliwe i czas Was będzie puszczał, bo to też nie będzie krótki trening, to można wykonać jeszcze trzecią serię. No i celem właśnie tego treningu jest podniesienie progu FTP, zwiększenie tolerancji na mleczan i zmuszenie się do wysiłku o zmiennej intensywności w długim okresie czasu, podobnie jak właśnie na wyścigu. Bardzo fajny trening kształtujący. A jeśli jesteście na wyższym poziomie, to można to samo zrobić z FTP. Czyli po prostu robimy tutaj nie strefę trzecią, tylko sweet spot, a wyjście wyżej to będzie FTP, czyli będzie 2 minuty na 90% i minuta na 100% lub 105%. Kolejny taki trening to jest taki klasyczny sweet spot, czyli po prostu po rozgrzewce 3 powtórzenia lub 2 powtórzenia na początek 10-minutowe z zakresu sweet spotu, czyli właśnie 88-94% FTP, przedzielone 5-minutowymi przerwami, czyli czas pracy do odpoczynku 1 do 2 w tym przypadku. No i jeśli to będzie na szosie, to możemy sobie dodać właśnie na końcu tę jazdę tlenową po takich rozkręceniach jeszcze, które powodują adaptację mięśniową do wyższego rytmu. A jeśli będzie trenażer, no to możemy sobie to odjąć i zrobić rozjazd taki 5-minutowy i wyjdzie wtedy godzina 30. Na trenażer idealnie. Tutaj też taki trening na kształtowanie słabszych cech. U niektórych to właśnie zmienna kadencja czy jazda w wysokim rytmie jest taką słabszą cechą. I to jest taki trening na kształtowanie, czyli robimy rozgrzewkę i potem mamy 3 minuty w strefie trzeciej, minutę w czwartej, minutę w piątej. I założenie jest takie, że jest coraz wyższa kadencja. Tutaj w piątej jest komfortowa, ale celem jest osiągnięcie kadencji powyżej 100. Czyli po prostu stopniowe zwiększanie rytmu takich serii. Tutaj mamy 6, ale podobnie, jeśli nie będziecie w stanie utrzymywać mocy w tych zakresach, no to zmniejszamy po prostu liczbę powtórzeń do tego momentu, aż będziecie w stanie utrzymać te założone strefy. I teraz jeszcze raz, jeśli ktoś chciałby te treningi, które tutaj pokazuję, otrzymać na Training Peaksa, Lucja tutaj pyta, a co z tętnem? Jeśli na tętno, to również przerobię te treningi na tętno i podeślę na tętno każdemu, tylko napiszcie do mnie maila tutaj i Was poproszę o mail, na który jest zarejestrowane konto Training Peaks. Wtedy udostępnię Wam po prostu plan i będziecie mogli sobie korzystać z takich ćwiczeń, właśnie kilku, które tutaj Wam pokazałem.
czy na tętno, czy na moc, na Swiftie, na Garminie, na Wachu, na innych urządzeniach, które obsługują te treningi ustrukturyzowane z Training Peaksa. No, Janek pisze, w sezonie będzie można się pobawić w turystykę bez wyrzutów, że forma spadnie, psychika odpocznie. No, właśnie warto widzieć, tak jak Janek, myślę, pozytywy w tym wszystkim. Chociaż Janek, forma nie jest słaba, widziałem tam na Swiftie, na wyścigu, że tam z przodu kręciłeś, więc na pewno nie będzie tak źle. Z mojej strony to wszystko, co miałem do powiedzenia odnośnie tych porad właśnie w trakcie pandemii, odnośnie treningu. Jeśli macie swoje pytania, to chętnie poczekam i jeśli będę wiedział, znał odpowiedzi, to chętnie odpowiem. A jeśli nie, to wszystkim bardzo dziękuję za udział. Webinar będzie dostępny też jako nagranie na fanpage'u, więc jeśli będziecie chcieli się z nim jeszcze raz zapoznać, czy komuś udostępnić, to jak najbardziej. Zapraszam Was również do przeczytania bloga, który napisałem odnośnie koronawirusa. Tutaj jest artykuł, tam też kilka właśnie cyfr, które mówiłem. Nie każdy może je zapamiętał, więc tam jest to podane w cyfrach właśnie odnośnie intensywności, TSS-ów, procent progu, procent tętna progowego, jakie zalecam się trzymać, więc tutaj możecie sobie to przejrzeć. No, czemu też można wziąć udział w wyścigach Swift, bo w trakcie przygotowań nie ma na to czasu. No, zgadza się, teraz Swift przeżywa swój świetny okres. No, myślę, że fajnie, bo ja tak samo korzystam z tego, organizuję na przykład meetupy, czyli właśnie takie spotkania ze swoimi trenującymi na Swifcie. No i możemy to, co wcześniej byśmy nie robili o tej porze roku, właśnie ustawiać się na Swifcie, przejechać sobie traskę, pogadać, wymienić się uwagami i po prostu fajnie, fajnie spędzić czas. Lucjan, okej, że napisałeś tutaj maila, ale wszyscy inni, którzy chcą, proszę, żebyście pisali do mnie bezpośrednio na skrzynkę, po to, żeby tutaj nie udostępniać waszych adresów e-mail dla publiczności. No, zachęcam również, mamy teraz dużą obniżkę na sklepie, 30%. Właśnie po to specjalnie zrezygnowałem z dużej części naszej marży, żebyście mogli, jeśli oczywiście chcecie, skorzystać z naszych planów treningowych. Są też właśnie takie, o których tutaj mówiłem, o niższej intensywności, czy poświęcone budowie progu FTP, czy właśnie ćwiczenia siłowe, czy też ćwiczenia i dieta na redukcję masy ciała. Więc jak wejdziecie sobie na tego linka z blogiem o koronawirusie, to tam też można sobie przejść na zakładkę sklep i te plany treningowe sobie przejrzeć. A jeśli nie będziecie wiedzieli, czy wybrać, czy który wybrać, to chętnie też odpowiem na prywatnej wiadomości, czy na mailu właśnie. No, Maciek pyta, czy ćwiczenie na siłowni w trakcie sezonu to dobry pomysł, czy raczej tylko rower? No właśnie teraz cały świat wytrzymałościowy zmierza ku temu, że ćwiczenia siłowe są, no może nie obowiązkowe, ale jakby bardzo, bardzo zalecane dla większości z nas. To, co już mówiłem kilkakrotnie, no siedzimy, no tak jak ja teraz, za biurkiem, na fotelu, siedzimy w samochodzie, siedzimy przy stole, siedzimy na rowerze. No a siedzenie jest czymś, co najbardziej obciąża kręgosłup, tak? Czyli i wszystko dalej, co z tym związane. I moim zdaniem, przepraszam, ćwiczenia siłowe, właśnie ukierunkowane na poprawę zarówno górnych partii mięśniowych, jak i nóg, bardzo fajnie nas harmonizują, czyli zapobiegamy dysbalansom mięśniowym, jakimś późniejszym kontuzjom, no i też wzmacniamy się na rowerze, bo to, co zrobimy na siłowni w zimie, powiedzmy przez te 2-3 miesiące, czy nawet 4, no to potem w ciągu miesiąca, jak nie trenujemy, nie podtrzymujemy tych efektów, to to wszystko ginie. No i jeśli tak robimy co roku, no to nigdy nie pójdziemy do przodu, a wręcz ta tkanka mięśniowa z roku na rok będzie zanikać, im będziemy bardziej starsi, im będziemy starsi. Więc jak najbardziej zachęcam do ćwiczeń siłowych w trakcie. Julii tutaj pyta, co daje trening z kadencją 60-65 po parę odcinków. No jest to jedna z bardziej
nie wiem czy zaawansowanych, no ale jedna z metod po prostu ćwiczenia siły mięśniowej na rowerze i najlepiej jest ją wykonywać w strefie piątej, takiej, żeby dała wystarczające właśnie bodziec do wzrostu tej siły, czyli powiedzmy jedzie z tą kadencją 60-65 mniej więcej 3 do 5 minut i w strefie piątej, czyli w zakresie FTP 106 do 120%. Natętno właśnie ten trening jest ciężko sprecyzować, jeśli chodzi o intensywność, no bo teoretycznie też to jest piąta strefa, ale w praktyce nie dojdziesz do takiej strefy w takiej niskiej kadencji zwykle. I po prostu tutaj musisz się kierować odczuciem wysiłku, czyli po prostu jedziesz czy pod górę, czy po płaskim pod wiatr najlepiej, jeśli trenujesz natętno i stara się uzyskać intensywność wysiłku na poziomie 8 na 10. A już dalszych pytań, jeśli coś Wam się przypomni, to piszcie jeszcze w komentarzach, webinar będzie dostępny jako nagranie na naszym fanpage'u, jeśli uważacie, że coś było ciekawego, to możecie udostępniać i zachęcam do tego dla swoich znajomych. A ja życzę Wam udanego wieczoru. Trzymajcie się, dużo zdrowia w tym czasie pandemii. No i nie dajmy się i zarażajmy pozytywną energią, którą mamy z treningów innych w naszym środowisku. Trzymajcie się, cześć.